Forza Horizon 2 w oczekiwaniu na Forza Horizon 4. Ja mam ochotę dzisiaj zrobić jakiś driftowóz. Jeszcze nie wiem co, mam tutaj Dodge'a Charger'a. Zastanawiam się, a może byśmy jego zrobili? Kurde, jakiegoś takiego koksa driftowego. A właśnie w tej Forzie, w tej starszej Forzie Horizon 2 możemy fajnie sobie podriftować, bo jest tu znacznie więcej ciekawych miejsc do driftowania. Na przykład doki są bardzo fajne. Jeszcze gdzieś tam są jakieś takie, nie wiem czy to jakieś baraki czy coś takiego. No, można ogólnie fajnie się pobawić. W Forza Horizon 3 mamy ładniejszy świat, ale znowuż też mniej jest chyba takich miejsc, gdzie możemy sobie no fajnie poszaleć, jeśli chodzi o driftowanie. No, są te niby strefy driftowe i tak dalej, ale jakoś tak brakuje takiej większej, otwartej przestrzeni asfaltowanej. Niby mamy tu lotnisko i tam możemy tylko na tym pasie w przód i w tył jeździć i w zasadzie tyle. A w dwójce? No właśnie. Kupmy sobie może jakiegoś... O, to jest zajebisty wóz. Właśnie nie wiem, co by tu do driftu wybrać. Ile te fury kosztują? Stać mnie, kurde. Fajnie, to możemy sobie coś... To i... O, shit. Czekajcie, bo ja któreś mam w garażu, ale... Kurde. Właśnie nie wiem, bo tutaj nowość. Czy ja muszę kupować te wszystkie dodatki? No, musiałbym Nie, to tego to nie chcę. Ale to nie szkodzi, bo jest ten ziomek. Który to był? Czekaj, który mi się tu podoba. O, ten. Dawaj tego Nissanka i sobie jego zrobimy. On niby taką krótką dupę ma, ale może jakoś się go uda porobić na ten driftik, no. Zobaczymy, jakie tutaj są projekty innych graczy. Czy w ogóle się wczytałem? Dobra, wybierzmy sobie kolory. Kolory. O, był... Ach. Dobra, tu coś jest? Kolory. Ole kolory. Dajmy sobie coś... No, zacznijmy od zielonego koloru, ciemnego. 18 patyków i lubimy koksa. Nie wiem, jakie ma opcje tuningowe, jak będzie śmigał ten samochód, jak da się go zrobić, czy da się go w ogóle zrobić na ten drift? Chyba tak, to jest Forza, tu się wszystko da zrobić. I sobie pojedziemy na te doki i sobie tam polatamy. No i wybieramy sobie felgi do tej fury. Ja już sobie tak mniej więcej moc podkręciłem. Także mnie taki koksik trochę się zrobił. Nie wiem jak tutaj z mieszanką, znaczy no z mieszanką, ogólnie z oponami to sobie zrobić, ale tak. Ale no tak wizualnie to mogę wam mniej więcej pokazać. No ten cały żmudny tuning dostosowany do driftu to pominiemy w ogóle, no nie? Dajmy sobie jakieś takie niewielkie te felgi. Tutaj chyba ich wielkości... Nie, można zmieniać rozmiar. O ty. No to dawaj kurde, jak największe. Fajnie to będą wyglądały w tym samochodzie, okej. Okay. Mamy. I teraz tak, teraz wybieramy sobie... shit, mamy coś tutaj konkretnego do tego samochodu. No nice. Myślałem, że nic nie będzie takiego, ale coś tam jest. Tutaj mamy nawet z regulacją i ten spoiler z regulacją... To jest chyba... A, jest taki customowy, nie jest tylko taka dodana ławeczka u dołu. Dajmy sobie coś takiego. Ma chyba jeszcze dodatkowe fajne wloty wentylacyjne, podoba mi się. Okej, okay, i spoiler. O, shit, to było. Ten jest regulowany. Jezus Maria. Co? Za duży trochę, no. Daj spokój. Dawaj tego regulowanego. Dobra. Teraz zderzak tylny. No coś z tym samochodem można sobie porobić, nie? Ale trzeba powiedzieć, że te końcówki układu wydechowego wyglądają dziwnie. Tak schowane w środek tego zderzaka z tyłu. Nie najlepiej to wygląda. O, zawiesiłem się. Okej, okay, dobra, nie mogę tu obracać kamery. Nie wiem, tu wybieram tak trochę na ślepo. Cały ciemny ten samochód jest trochę. Maska. Nie, wolę jednak taką. A najlepiej w ogóle bez maski, żeby się nie przegrzewał, gnój jeden. Dobra, co my tu mamy? Tu możemy zrobić jeszcze jakiegoś swapa, ale seryjny silnik generuje nam taką moc, że mamy prawie wymaksowany samochód w klasie S1. Gdybyśmy założyli tutaj jeszcze lepsze opony, bo nie założyłem tych najlepszych, zobaczymy jaki to da rezultat, to byśmy mieli w klasie S2 instant samochód. Jeszcze został mi tuning, nie wiem czy tutaj był tuning, chyba był tuning, tak mi się wydaje. Jest coś. I tutaj możemy sobie dostosować konkretne rzeczy. Także zróbmy sobie. I teraz tak, weźmy sobie oczywiście, skrócimy biegi. Niepotrzebna nam taka wysoka prędkość maksymalna, chociaż i tak myślę, że ten samochód ma za dużo mocy. 275 km na godzinę to jest wystarczająco. Ale znowu też boję się, że te biegi będą aż za krótkie, więc dajmy sobie może coś takiego. Ustawienie. Teraz ustawmy sobie geometrię zawieszenia. Cyk. I tutaj naprzód sobie ustawimy...
Spory negatyw, powiedzmy 2,5 stopnia. A tutaj dajmy, dajmy sobie też może trochę lepsza kontrola będzie. Teraz sztywne stabilizatory dla pełnej kontroli i z tyłu i z przodu. Resory, dajmy oczywiście glebę totalną gnojowi, śmierdzielowi. Jedziemy zaraz na doki. Tłumienie, tutaj sztywne, no w miarę sztywne to to jest. I teraz hamulec, bilans naprzód, żeby dupa nam latała jak wiecie co. Cyk, dajmy sobie jeszcze większe ciśnienie i dyferencjał. Zrobimy tak, przyspieszenie jest zablokowane i zwolnienie na zero. I to jest taki szybki tuning driftowy. Zobaczymy jaki to rezultat nam da, czy ten samochód będzie śmigać, czy też nie. Z tego co kojarzę w Forzie Horizon 2, jak sobie zrobimy negatyw lekki w kołach, to chyba to nie jest zbytnio widoczne. Jezu, ta muzyka. Lubię muzykę w dwójce, z dwójki. Akurat jest deszcz. Czy ten samochód będzie śmigać, moi drodzy? Mam nadzieję, że będzie. A oczywiście bokiem, no bo śmigać do przodu to każdy śmiga, tylko... Czy bokiem da radę? Pada deszcz, na moje nieszczęście. Wolałbym przetestować, wiecie, więcej dymu, więcej wszystkiego. Wolałbym przetestować jednak w ładnych warunkach pogodowych. A jeśli chodzi o biegi, chyba jest w porządku. Dobra, gazu, gazu, gazu. Tak, nie wiem, dopiero co grałem w jakieś tam Need for Speed albo tego inną grę z nitrem. I tak cały czas mam wrażenie, że pod A jest nitro, a tu jest hamulec ręczny. No ale hamulec ręczny nam się bardzo przyda, będziemy musieli, do driftowania zwłaszcza. Tu jest taki zakręt, który zawsze w szybkich samochodach chciałem pokonywać driftem. O kurde, nie mamy miejsca. Ach, kurczę, nie pykło no. Chciałem tak ładnie polecieć. Ale trzeba przyznać, bardzo fajnie brzmi ten samochodzik. Coś tam, kurde, gnój śmierdzie lata, nie? Gruz jeden. Na dwójce troszeczkę go pomęczymy. Takie kółeczka proste kręcę, ale bardzo łatwo go przesterować. I teraz co możemy zrobić, żeby go nie przesterowywać? Z tyłu koła w negatywie dać jeszcze. Można trochę. Wow. I możemy dać troszeczkę krótsze biegi rzeczywiście. Chociaż z drugiej strony... Może dajmy właśnie dłuższe i będziemy mieli wtedy lepszą... Co to mi się tutaj... Jakie samochody? Wyjazd mi z tym dziadostwem. Nic nie można mnie zrobić. Tuniguj mój samochód. Dobra, zróbmy tak. Skrzynia biegów. Czy... O, spróbujmy skrócić trochę jednak te biegi. Tak mam wrażenie, że mimo wszystko trochę za mało mocy jest czy coś. Okej, okay. Spróbujmy trochę większy negatyw dać z tyłu. A, resory sztywne dajmy może. Chociaż nie wiem, to nie wpływa jakoś specjalnie na to, że samochód się przesterowuje. Ajajaj, co to mi się tutaj robi? Ciśnienie, no dobra. Spróbujmy może ciśnienie jednak obniżyć, żeby tak aż za mocno nie hamował, żeby aż nie blokował tych kół. I dyfer, no dobra, spróbujmy, czekajcie, co mi tu, czemu mi tak odwracał? Może spróbujmy troszeczkę mniejszą blokadę zamontować. Okej, okay. I tutaj dajmy podczas puszczania, bo wtedy może się leciutko destabilizować. Jak będziemy mieli za mocno to ustawione. Sprawdzimy teraz. Mamy krótsze biegi, więc teraz będziemy tak driftować bardziej na trójce. No jest jakby lepiej, takie mam wrażenie, a wy? O, teraz był taki moment, że już by się przesterował wcześniej. Ale ładnie pocisnął. Dobry jest, podoba mi się. Dobra, wbijamy tutaj do hali. O, i teraz się przesterowuje. Ach, próbowałem troszeczkę zmniejszyć gaz, ale nic to nie dało. Dobra, spróbujemy, bo tutaj jest tak, wiecie, dużo miejsca i tak mniej więcej chcę wyczyścić ten samochód. Ale kawałek dalej jest ten. Jest tak bardzo wąsko i tam możemy potestować sobie. A tu jeszcze jest kilka innych takich miejsc fajnych do driftowania. No i zobaczcie, tutaj jest bardzo fajnie, jeśli chodzi o driftowanie w Forzie Horizon 2, no nie? Zobaczcie sobie. Możemy sobie naprawdę fajnie jeździć po takich sporych przestrzeniach, jeśli gra w multiplayerze. Już w ogóle. Tego trochę brakuje w...
Forza Horizon 3 takich miejsc właśnie, gdzie możemy się spotykać i razem driftować, jakich większych, bo tak to jest tylko jeden ten parking w mieście i on jest taki nudny, tam się nic nie dzieje, nie? Szkoda, że jest noc, tak ciężko mnie wyczuć teraz furę. Wow! Tu jest ciasno. Może powinienem właśnie ten... Na jedynce jakoś tam bardzo powoli driftować w tamtym miejscu. Teraz próbuję trochę tu na... Oh shit! Wąsko. No i o ile na jedynce jest całkiem spoko, możemy sobie taki leciutki kąt robić, jest bardzo fajnie. No to jak wrzucimy dwójkę... To tak jakby ta dupa chciała jechać za szybko w stosunku do całego samochodu. Ale nie, teraz jest trochę lepiej, jest trochę fajniej. Tylko trzeba tym gazem operować bardzo delikatnie. I tak da się bardzo łatwo przesterować. Także trzeba uważać z tym samochodem, nie jest łatwo. Ale oczywiście da się go zrobić. Fajne jest to, że ma przeszklony dach, podoba mi się. W ogóle mi się ten samochód podoba, no nic tam, fajny jest. Aj, wow! Myślałem, że się nie zmieszczę. Cholera jasnego, otworzę sterowanie. Czy macie jakieś propozycje co do driftingu? Znaczy, co do ustawień samochodów w dwójce? Ciekawe, czy to się jakoś różni od trójki, czy też nie. Ale jak zagrałem sobie w jedynkę Forza Horizon, to właśnie różnica w prowadzeniu jest kolosalna, kurde. Jest dużo słabiej niż w trójce i dwójce. Ale znowu, między dwójką a trójką nie masz takich dużych różnic, jeśli chodzi o przyjemność z jazdy. Ajajaj. My tu kurde od tego driftowania trochę poziomu wbijemy. Dobra, to co? W dokach sobie trochę polataliśmy. Chodźmy może na ulicę. A tu jest fajnie, zobaczcie, że tu jest miejsca do tego driftowania, nie? W porównaniu do trójki, no w trójce nie ma takich miejsc w ogóle. Uhu! Lata! Arabskie drifty! O, przesterowałem! Trochę za mocno hamulec. Ale udał się arabski drift. Nie no, mi zależy właśnie na takich dokładnych, takich precyzyjnych. Ja się podjarałem takimi filmikami, widziałem właśnie jak goście w tym miejscu driftowali, tak na YouTube jakieś filmiki widziałem, jak driftowali dosłownie maska przy masce, lusterko przy lusterku. Fantastyczna rzecz, dosłownie niesamowite. Poleciał! Okej, teraz spróbujmy sobie tutaj między kontenerami a ścianą. O, wąsko tutaj. Ale się zmieściłem. Oj, trochę za mocno się odwróciłem, ale utrzymałem to. Jest dobrze, puściłem gaz. Lata ten samochód! Moi drodzy, chwil trochę wprawy. Trochę takich ustawień. Może, nie, z mocą chyba nie mogłem. Nie, mogę mu zrobić swapa na jakiś tam inny silnik. Ale tak, to lata. Dwójeczka. Robimy sobie... Aj! Trochę za mocno. Tu trzeba bardzo mało tego gazu na dwójeczce. Łatwo go przesterować. Ha, pięknie. O, tutaj pod tymi kontenerami musimy przelecieć driftem. Kurde, one są tak ustawione właśnie perfekcyjnie do tego. Ale mi się wydaje, że tutaj można było chyba jakiś konkurs driftu robić albo coś takiego. Mówię, chodzi mi o grę ogólnie, że to były jakieś zawody takie czy coś. Jak to przelecieć super driftem? Ale wyzwanie, ty zobacz jakie to długie jest. Ja pierdzielę, jak to zrobić? Przecież to jest prawie długość mojego samochodu tutaj. Tam nie da się tak, bo... O, shit, ty. Trzeba naprawdę nieźle to zrobić. Jak to tutaj... Musimy tam podejść odpowiednio. Trochę pospawałem ścianę, ale byłem na dobrej drodze. Znaczy, kluczem do zwycięstwa jest to, aby w odpowiednim momencie zaciągnąć ręczny. I wtedy samochód leci dosłownie bokiem, całkowicie bokiem. Ale znowu też nie możemy ustawić się tam całkowicie w poprzek, bo... Ja nie wiem, jak miał to zrobić, ale super to fura wygląda. Muszę zobaczyć, czy w Fordzie trójce jest, ale powinna być.
No, zobaczcie, to jest mało, kurde, miejsca, nie? Żeby tak to przedliftować. Ale myślę, że się da. No, to jest długość dwóch kontenerów, więc to nie są żarty. Chyba, że właśnie taki leciutki driftik zrobimy. Ale co to za driftik? Dobra, spróbujmy teraz inny kącik. Spróbujmy w ogóle z większą prędkością. Wow! Tu chyba kluczem do zwycięstwa jest większa prędkość. No, bo jak będziemy jechać za wolno, to przecież nie zrobimy takiego długiego ślizgu. Więc spróbujmy. Oczywiście... driftujemy cały czas, ale super to wygląda, nie? A, przesterowałem, ale... O, dobra, wydostałem się z tego jakoś. Jedziemy z powrotem. Celujemy. Prawie się udało, zahaczyłem pod koniec. Ale jednak tak, jednak kluczem do zwycięstwa jest duża prędkość tam. Jeszcze jakbym... O, shit. Tutaj masa różnych pachołków jest. Spoko to wygląda. Ale co to tutaj za taka szara ikonka jest? Może tu były jakieś zawody? No nie, to po prostu jakieś wyzwanie danym samochodem, okej. Okay. I co, próbujemy jeszcze raz pod tymi kontenerami. O, jest super. I rozpędzamy się. Musimy tam na czwóreczce wjechać. Może przed samymi kontenerami zredukować. Oj, przesterowałem. O, w końcu fajny dymek jest. W końcu pełnia. Znaczy no, południe. Pełnia słońca. No taki kiss the wall i z przodu i z tyłu, nie? Nie było tak czysto. Ale myślę, że da się to zrobić czysto. Oczywiście, że się da. Dobra, tutaj jedziemy sobie te ładne zakręty. Mieliśmy jechać w ogóle na te, na ulicę. Ale to jest fajnie w tych dokach. Podoba mi się. Powinni też dodać jakieś doki w czwórce Horizonie. Przecież tyle tych filmików jest na YouTubie o driftowaniu w Forzie, że to jest szok. To jest właściwie gra o driftowaniu. Kurde, ściganie to jest temat poboczny. Powinni o tym wiedzieć. Okej, dobra, robimy tutaj jeszcze kółeczko i wyjeżdżamy na ulicę moją furą. Już ją troszeczkę ogarnąłem, już pada troszeczkę na niej, wypociłem, więc mogę spokojnie jechać na ulicę. Oh yeah, dobrze. Uuu, shit, było blisko, musiałem tak zategować, żeby nie uderzyć tyłem. O, dobra, i grzejemy. I teraz, zobacz, teraz jest ten zakręt. Poćwiczyłem sobie troszeczkę na dokach i na tym zakręcie powinienem sobie super poradzić. A tym takim długim, tylko nie mogę mieć za dużej prędkości, nie tak koło 300 km na godzinę, tylko tak delikatnie. A ty dziadu mały, wstrętny, czerwony gnoju. Źle mnie potraktował, no. I teraz musimy pojechać w drugą stronę i ten długi, długi zakręt, tylko jego musimy wziąć z dużą prędkością, bo... A czekaj, tu są jeszcze jakieś zakrętki. One są takie bardzo łagodne. Więc my też musimy je łagodnie potraktować. Ach, kurczę, mogłem jednak czwóreczką. Są tutaj nie tylko... No zobaczcie sobie na mapkę. Jak pojedziemy sobie gdzieś tu... Tak słabo wszedłem w to rondo. Bora jedna, cholera, mnie zatrzymała, no. Bora, bara, bara. Woo! Było blisko. Szybcy i wściekli mnie ominęli. Opłaczcie nad... Oooo, przesterowałem. Kurde, za dużo mocy. Za dużo gazu mu dodałem. A i tak mam wrażenie, że on jest taki... Nie jest zbyt szybki. Zrobimy większą prędkość driftu. Muszę uważać z tym gazem, bo bardzo łatwo jest przesterować, no. Dobra, gdzie musimy tu pojechać, żeby mieć fajne zakrętki? Tutaj nie ma nic. Czekaj, gdzie to było? Tu nie. Tu nie. Tu możemy, tą ulicą. O, tutaj będzie coś fajnego. Dobra, to jedziemy tutaj w takim razie. Tu będą takie gładziutkie.
A po prostu się rozpędzimy i sobie wejdziemy w jakiś tam zakręcik bardzo fajnie. A nie, tutaj były jakieś kurcze, ale takie łagodne. One wyglądają na mapce, jakby były super łagodne, więc olać je. Chociaż tutaj, gdzie jadę, to w ogóle nie ma zakrętów, a i tak, no nieważne. A i tak spotkamy się chyba w tym samym miejscu. Ło ty kurde! A nie, tutaj nie da się wyjechać, okej. Okay. Już szóstka, spokojnie, zamuliłem go trochę. Patrzcie na to! No taki bardziej, ja wiem, Power Slide? Nie no, Power Slide może nie, ale... Taki, nic specjalnego ten drift był. O shit, zmieściłem się, już myślałem, że będzie koniec. Redukcja. Skandynawskie szarpnięcie. I jedziemy. Patrz no to ziomek. O, ale pocisnął, pięknie. Okej. Dobra. Czy jakieś są szersze drogi w tej Forzie? Można łatwiej wymijać te samochody ruchu ulicznego. Albo może w Forzie Horizon 3 są te drogi troszeczkę... więcej uczęszczane przez samochody, nie? O, shit. Ty, zobacz jaki... Joki wywijas. Jeszcze wyprofilowany. Damy radę go ogarnąć? Ale zawijas, ty. Dawaj go. Taki precelek. Podoba mi się. Zakręcamy. No, za dużo trochę samochodów, ale samochodzik ładnie lata. Troszeczkę łatwo go przesterować, ale myślę, że fajny driftowozik. Może ja powinienem inny troszeczkę tuning zrobić do tego driftu, odrobinę go tam ulepszyć, ale myślę, że nie jest źle, naprawdę, da się go... Tutaj będziemy mieli fajnego zakręta zaraz. O, tak, też taki nawrót. Patrz, trzeba mocno zwolnić. Ale... Dwójeczką to chyba trochę przesada, mogłem spokojnie trójkę wrzucić. Nie? Też by go ogarnął. Kurde, jak to jest silnik, to będzie do wyrzucenia po tej mojej jeździe. 4000 km wytrzymałości. I do wymiany cały silnik. O ty, tam jeszcze zakrętasy są, ale super. Łosie, tutaj to można driftować, moi drodzy. Piszcie, czy chcecie więcej takich odcinków driftowych. Ja na pewno jeszcze w tym Nissanie sobie troszeczkę poćwiczę, ale idzie mi coraz lepiej, no nie? Z minuty na minutę. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!